Urodziłam się we wsi Lipniki, gmina Berezna, powiat Kostopol na Wołyniu. Wieś była właściwie prawie czystopolska, zaledwie parę domów było ukraińskich. Z Ukraińcami żyliśmy w zgodzie. Rozpoczęcie wojny na Wołyniu nie odczuliśmy tak straszliwie. Z tym, że Ukraińcy zaczęli podjudzać Sowietów, podpowiadać i w wyniku tego wielu mieszkańców zostało zabranych na Sybir. W 1941 roku wkroczyli Niemcy, to z kolei Ukraińcy masowo wstępowali do policji niemieckiej, uzbrojeni zostali, no i mieli wielką nadzieję na samostyjną Ukrainę, którą Niemcy im obiecali. Wtedy zaczęła się już wielka rzeź Żydów w 1942 roku masowo w Kostopolu. Utworzono getto i zaczęto mordować Żydów masowo. Z Berezna wysiedlono Żydów wszystkich i pod Kostopolem mordowano, zresztą nie tylko tam, i Ukraińcy w tym się bardzo wysługiwali. I pewnego wieczora, w mroźną noc, właściwie tak na przełomie września-października, przyszła rodzina żydowska do naszego domu, prosząc o chleb i ogrzanie się. I rodzice zgodzili się przyjąć tę rodzinę trzyosobową. Schowali tę rodzinę do tatuś, jakąś ziemiankę wykopał w stodole pod zbożem. Zboże było od podłogi do sufitu, to znaczy nie od podłogi, od klepiska takiego do sufitu, ale jakoś tam zrobił tatuś taką ziemiankę i tych Żydów ulokował tam i przechowywaliśmy ich. Na noc przychodzili do domu, mama gotowała coś gorącego, jakąś zupę i kąpali się w nocy, a na dzień znowu szli do tej kryjówki. W 1943 roku, w noc 25 na 26 marca, dziś koło godziny 2, zaczęła płonąć wieś. Ze wszystkich stron kulami samozapalającymi otoczone Lipniki zostały podpalone. Do tej pory słyszę ryk bydła, trzody chlewnej, ponieważ bydło było uwiązane w chlewach, konie nie zostały uwolnione, także paliło się to wszystko, straszliwy ryk, no i płonęły domy mieszkalne. Ludzie wybiegli, ale nie mieli gdzie się chronić, ponieważ byli otoczeni pierścieniem bulbowców wtedy. Wtedy jeszcze nie było połączenie Tarasa Bulby z Banderą. Wybiegliśmy już z płonącego domu. Mama była w ciąży. To była noc marcowa, bardzo zimna, mroźna. Mama wybiegła na bosaka. Biegliśmy wśród płonących domów na oślep, schowaliśmy się w jakimś sadzie, ukryliśmy się, padliśmy na ziemię i widziałam taki obraz, że ci bandyci wiechciami podpalali dom, z którego wyskakiwały dzieci i rodzice, ale połapali ich i wrzucili z powrotem do tego płonącego domu.
To była rodzina Hajdamowiczów. Zerwaliśmy się i biegliśmy tak na oślep. Po drodze zobaczyłam stryjka z rozprutym brzuchem. Wnętrzności wypływały. Zobaczyłam na drodze pana Warumzera z odrąbaną głową. Także te widoki takie właśnie były w czasie tych naszego ratowania się. Po drodze był taki rów melioracyjny, dość głęboki. Ludzie się skryli do tego rowu, bo myśleli, że ten rów ocali ich od kul. Tymczasem Ukraińcy nożami i dobijali, albo granaty wrzucali, albo nożami dobijali mieszkańców w tym rowie. Taki drastyczny moment, to ja bardzo dobrze znam. Dotyczył pani Eweliny Hajdamowicz z domu Bagińskiej, która biegła ze swoją siostrą i dwojgiem małych dzieci. Siostra miała dziecko tak gdzieś jakieś dwuletnie na ręce, a ta pani Ewelina Hajdamowicz miała niemowlę na ręce i biegły i do tego rowu się schowały. I w pewnym momencie uczuła straszliwy ból w oczach. Okazało się, że kula przeszyła jej oczy. Oczy wypłynęły, przestała widzieć, ale miała to dziecko na ręce i słyszała płacz swojego drugiego syna. Mamusiu, rączka mnie boli. Zaczęła szukać go po omacku. Okazało się, że siostra już nie żyła, a to dziecko leżało pod trupem tej zabitej cioci. Więc ta pani Ewelina wzięła tych dwoje dzieci i uciekała razem z nami. 182 osoby zostały pochowane w mogile ziemnej w Lipnikach na trzeci dzień. Po samym morderstwie w tę noc 26 marca, jak się rozwidniło, to ocalali mieszkańcy, zaczęli szukać swoich rodzin, o których nie wiedzieli, czy zginęli, czy żyją, czy są ranni. Szukali. W ten sposób na przykład został znaleziony pan generał Mirosław Hermaszewski, którego mama nieszczęśliwie zgubiła, bo jak dostała kulą, przestrzelone ucho miała, zalała się krwią, a niemowlę Mirka Hermaszewskiego trzymała przed sobą, padła i później podniosła się w szoku i zaczęła biec, zostawiając dziecko. To później właśnie ojciec Roman Hermaszewski i Władysław, generał, starszy brat, odnaleźli go już jak się rozwidniło. Nie czujemy nienawiści do Ukraińców, do tych rodzin, które są, do Ukraińców, do narodu, bo te bandy to były nieliczny procent narodu ukraińskiego. Także nigdy we mnie nie zrodziło się uczucie nienawiści.